chodzisz gdzieś? Tak, idziemy ze znajomymi na miasto. Fajnie, a o której wrócisz? Nie wiem, zobacz jak się będę bawić. No dobra, ale chociaż tak mniej więcej. Janek, nie wiem. Czy mogę normalnie wyjść, nie patrząc ciągle w zegarek? To napisz mi przynajmniej, jak dojedziesz, dobra? Serio? O co ci chodzi? Mam ci się meldować? Ty jesteś moim bratem czy ojcem? Słuchaj, ja nie robię tego po to, żeby cię kontrolować, okej? Okay? Po prostu boję się, coś się może stać. Jeżeli miałabym wypadek, na przykład, to ta wiadomość nic nie zmieni. Wcale mi nie pomożesz. Nie masz na nic wpływu. Nie wiesz tego. Co ty w ogóle wygadujesz? Po prostu się boję. I tego nie zmienię. Powinieneś z kimś porozmawiać, bo to nie jest normalne. To nie jest okej. Okay. Jezu. Nic nie jest, dobra? Każdy się czegoś boi. Każdy się boi, ale nie w takim stopniu, że żyje w tym lęku cały czas. Ludzie tak nie mają. A od kiedy dochodzą ci inni ludzie? Proszę cię tylko, żebyś mi napisała, jak dojedziesz. Czy to jest takie trudne? Niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Hej, wiem, że jesteś jeszcze zła za wcześnie, ale proszę oddzwoń. Martwię się. Trzy pięćdziesiąt dziewięć, cztery, cztery jeden, cztery dwa, cztery trzy, cztery cztery, cztery pięć,
4-6, 4-7, 4-8, 4-9. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Strasznie się wszystkiego boję. W sensie, mam po prostu myśli, że jeżeli czegoś nie zrobię, to coś się stanie. Czasem zaczynam się też po prostu fiksować. Jestem bezradny. Moja racjonalna część się wtedy jakby wyłącza. Jakie czynności wykonuję? Boże, pewnie to, co powiem, jest strasznie głupie. No
wiem, że na terapii się nie ocenia. Tak mówię po prostu. Kiedyś miałem taką myśl, że muszę napisać program, żebym nie upewniał, czy gdy coś liczę, to czy na pewno jest dobrze. Gdy pojawia się jakaś myśl, to ją programuję i wtedy nie jestem sam. Komputer mnie upewnia, że jest dobrze i w ogóle. W sensie wiem, że on nic nie sprawdza, bo sam go zaprogramowałem. Pokażę to, co kazałem. Cisk tylko maszyną. Tak, słyszałem o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Czasem się zastanawiałem, czy to mam, ale wydawało mi się wtedy, że wszyscy mnie uznają za dziwaka. Bałem się po prostu. Tak, wiem. Mam tę świadomość i chcę się podjąć terapii.